Jesteśmy na żywo, Ania. Już? Dajesz. Tak. Bardzo gorąco witamy wszystkich z piątego stadionu. Bardzo gorąco, na żywo, naprawdę, naprawdę. Bardzo. Dokąd zmierza polska piłka nożna? Och. To pytanie zapewne zadają sobie dziś wszyscy, nie tylko przed meczem z San Marino, ale i po remisie z Czarnogórą. Tak, właśnie, właśnie. A w ogóle tych pytań jest wiele, na przykład, bo pytamy się, na przykład, czy Robak zastąpi na stałe Lewego? Kto wie, no nie, trzymamy kciuki, żeby Robak dzisiaj strzelał wiele, wiele goli. A poza tym są pytania, czy pojedziemy do Brazylii, prawda? Czy dzisiaj Anglia pokona Ukrainę? No to jest wiele, wiele, wiele różnych pytań, które dotyczą przyszłości, a przyszłość jest niepewna i przez to jest bardzo interesująca. I właśnie dlatego zaprosiłam prawdopodobnie jedynego człowieka w Polsce, który zna odpowiedź na to właśnie pytanie. Kto? Specjalista od kart tarota, chiromancji, wróżbita i astrolog. Mistrz Marino! Dzień dobry! Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Tak. Witam panią, dziękuję za zaproszenie. Marino, jestem w cywilu pies, to znaczy policjant, antyterrorysta. Zacznijmy, Robak czeka. Dobrze, no w każdym razie zostawmy Robaka, nie on się teraz rozgrzewa, a my zapytam pana w takim razie o wynik. No, nie powinno się mówić o wyniku przed meczem, ale dobra, ile wygramy? Proszę państwa, co do wyniku, to za chwilkę, ale tu widzę bardzo sfrustrowanego blondyna, który za chwilę może nawet popełnić... No, ale co? Coś jest dobrego, ale kto, jaki? Że Zbigniew? Że prezes coś? Co popełnić? Proszę państwa, ktoś... ta karta to książę. Jak wygląda? No, bardzo przystojny, gorący mężczyzna. Mówimy może przejąć, o reprezentacji, tak? Tak, mówimy o reprezentacji. Może w każdej chwili przejąć stery. Dobrze. Może w każdej chwili zastąpić trenera Waldemara. Panie, każdy, ktoś tam kiedyś przejmie stery, tak? Sterują różni ludzie, prawda? Więc to nie jest, trzeba być wróżbitą, żeby taką tam wizję powiedzieć. Ma pan, zaraz, mówi pan o piłce? Tak. No, wróży pan, umie pan wróżyć? Ale jak tak. Mówi pan, że Marino jest profesjonalistą. Właśnie wróż to wróż. O, widzę szereg około futbolowych frustracji związanych niestety z niezbyt udanym pożyciem małżeńskim. A ta karta, proszę państwa, proszę pani, mówi wszystko. Pani pragnie nienudnego pubu z nudnym właścicielem pubu futbolowego. Pani pragnie słońca, pani pragnie piasku, ciepła, pani pragnie odrobiny szaleństwa z mężczyzną, który przepowie pani przyszłość. Panie, puść pan koleś tę rękę. Ma pan wizję czy nie? Tak, proszę państwa, proszę pana, mam wizję. Polska wygra z San Marino. Dziękuję bardzo. Telewizja, wizja. To jest wizja taka, tak? Wizja. Takie wizje to sobie pan może pan... Tak? Ale pytałeś o najbliższą przyszłość, dobrze, prawda? Do Brazylii jedziemy? Proszę pana, nawet może, proszę państwa, polecimy. A czy ma pani może coś pod ręką, na przykład fusy? Fusy. Tak, mam na zapleczu, to ja może zaparzę kawę. Ja zaraz przyjdę. Idźcie na kawę, idźcie sobie szukać wizji w fusach. Ja mam wizję, proszę państwa, w sercu. Ja mam wizję, że dzisiaj polski futbol będzie miał kilkanaście bramek. Że będziemy mieć co w przyszłości oglądać. Te piękne bramki strzelane przez polskich, naszych chłopaków. Chłopaki, chłopaki, trener Czarnogóry powiedział, że Polacy nie umieją wygrywać, bo nie mają wizji zwycięstwa. San Marino ma wizję, że dzisiaj nam strzeli jednego gola. Proszę bardzo, niech im się spełni. Niech sobie strzelą, niech ten bezrobotny, co tam w tej amatorskiej drużynie gra, niech on strzeli, niech będzie sobie wesoły, niech będzie miał zdjęcia z tego, jak strzela tego gola, będzie później wnukom opowiadał, ale my musimy mieć wizję, że my dzisiaj z nimi wygramy 20-1. Że my dzisiaj pokonamy San Marino tak, że Anglia pokona Ukrainę, że my potem pokonamy Anglię, potem Ukrainę, a potem pojedziemy do Brazylii i niech sobie Lewy odpoczywa, a Robak dzisiaj niech gryzie trawę. Panie Waldku, chłopaki, niech pan się nie boi, chłopaki. Cały piąty pub, piąty stadion za wami stoi, cała Polska za wami stoi. Strzelajcie, wygrywajcie, do Brazylii podążajcie! Polska!